Rady, piątej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie listy obecności, teraz poprzez głosowanie, stwierdzam, że jest nas 14 radnych, a więc nie jest obecna pani radna pani Marysia ze względu na pobyt w szpitalu. A więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady i podjąć stosowną uchwałę. Witam serdecznie na obradach sesji pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Serdecznie pana dyrektora ZAO, pana Dariusza Kalnowskiego. Witam was, szanowni koleżanki i koledzy radni. Witam pana Krzysztofa i panią Kamilę. Tak jak otrzymaliście, szanowni radni, proponowany porządek obrad sesji nadzwyczajnej. Przyjmiemy ten porządek w tej wersji, jak otrzymaliście. Musimy podjąć uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas 1-3. Tym tematem, szanowni radni, zajmowaliśmy się na poprzednich wspólnych komisjach, jak również bardzo szeroko tą propozycję i tą tematykę przedstawił nam pan burmistrz, jak również pan dyrektor ZAO. Dzisiaj jeszcze otrzymaliśmy uzupełnienie tych informacji od strony pana burmistrza, jak również pana dyrektora ZOO. Czy jeszcze w tej kwestii, szanowni radni, chcecie uzupełnienia? I tu się zwracam, czy są jeszcze dodatkowe pytania do pana burmistrza, pana dyrektora. Komisja Oświaty i Kultury i Sportu zajęła się tą tematyką na posiedzeniu wszystkich wspólnych komisji. Jeżeli nie ma dodatkowych pytań, to prosiłbym o opinię panią przewodniczącą Komisji Oświaty. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała uchwałę nr 5, łamane na 2419 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klasy 1-3. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podjęcia tej uchwały nr 5, łamane przez 24/2019 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas 1-3. Proszę o przegłosowanie tego projektu. Dziękuję bardzo. Za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych, przeciw nie było nikogo, jedna osoba się wstrzymała, więc podjęliśmy tą uchwałę o jako projekt uchwały, jako uchwałę już podjęliśmy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej i obniżenia jej struktury organizacyjnej do klas 1-3. Szanowni radni, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek sesji nadzwyczajnej, tematyki sesji nadzwyczajnej. Bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję wam, szanowne koleżanki i koledzy, dziękuję panu Krzysztofowi i pani Kamili. Obrady piątej nadzwyczajnej sesji uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. Dziękuję.